Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W nocy z 11 na 12 stycznia 2024 roku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zbombardowały Jemen. Zarówno amerykańskie, jak i brytyjskie okręty wojenne oraz lotnictwo zaatakowały cele w Jemenie na terytorium kontrolowanym przez ruch Huti to reakcje na ostrzały, jakie huti prowadzili wobec statków handlowych płynących przez Morze Czerwone. Tutaj Warto nadmienić, że jemeńscy Huti już od kilku tygodni prowadzą taki ostrzał właśnie statków płynących przez ten akwen i robią to w akcie solidarności z Hamasem. Domagają się, aby Izrael wycofał wszystkich swoich żołnierzy ze strefy gazy. Stany Zjednoczone już od jakiegoś czasu wzmacniały swoją obecność na Morzu Czerwonym. Mówiłem o tym znacznie szerzej w odcinku numer 791 podcastu geopolitycznego. Odsyłam do, do tego odcinka. Natomiast to wszystko jest oczywiście elementem znacznie szerszej geopolitycznej układanki i tego, że Izrael wspólnie zresztą ze Stanami Zjednoczonymi, przygotowuje się do konfrontacji z Iranem. Ta wielka wojna na Bliskim Wschodzie jest coraz, coraz bliżej. Natomiast w tym tygodniu oficjalne oskarżenia pod adresem jemeńskich Huti skierował amerykański sekretarz Antony Blinken, który podczas swojej podróży po Bliskim Wschodzie no, przestrzegał przed, jak to określił, poważnymi konsekwencjami, jeśli właśnie Hutinie przestaną ataków. W podobnym tonie wypowiadał się też rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa w Białym Domu John Kirby, natomiast ta to, co się wydarzyło właśnie w nocy z 11 na 12 stycznia bieżącego roku, to jest początek tak naprawdę znacznie większej eskalacji niż to, co obserwowaliśmy w kontekście starcia Hamasu i Izraela. W tej akcji brało, brały udział no nie tylko okręt, ale jak już wspomniałem, także lotnictwo. Brytyjskie myśliwce Typhoon, one startowały z bazy na Cyprze, także amerykańskie FA-18 Hornet, które stacjonowały, które startowały z lotniskowców na Morzu, na morzu Śródziemnym. Były także poderwane latające cysterny i na razie trudno ocenić efekty tych bombardowań. Trafionych miało zostać około 60 obiektów w 12 różnych lokalizacjach na terenach, właśnie kontrolowanych przez, przez Huti. Pociski miały spać, spać m.in. na lotniska wojskowe, domniemane składy amunicji, czy miejsca, z których miały być odpalane drony i pociski, i pociski rakietowe. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden po dokonaniu. Tej, tego uderzenia, tej agresji nazwał je cytuję działaniem defensywnym działaniem defensywnym. Natomiast warto zauważyć, że wiele państw na świecie uznało to bombardowanie Jemenu za działania całkowicie nielegalne i sprzeczne z prawem międzynarodowym. Prezydent USA twierdzi, że broni interesów 50 państw, które doznają uszczerbku ekonomicznego w wyniku blokowania cieśniny Babel-Mandeb, w wyniku ataków na Morzu Czerwonym. Natomiast tutaj warto podkreślić, że żadnej legitymizacji tych działań wojennych Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie mają. Tutaj niewątpliwie dochodzi do konsolidacji tzw. osi oporu koordynowanej przez Iran, która, no, trzeba przyznać, że od już pewnego czasu dość skutecznie wiąże siły amerykańskie w regionie, i to ta oś oporu to, warto przypomnieć, wszelkiego rodzaju siły proirańskie w Iraku, w Syrii, to jest Hezbollah w Libanie, czy właśnie Huti w północnym, w północnym Jemenie. Jeżeli chodzi o potencjalne konsekwencje tego, tych działań Londynu i Waszyngtonu, no, należy się spodziewać jakiejś formy odpowiedzi. Jakiejś formy odpowiedzi, tym bardziej, że rzecznik prasowy Huti Mohamed Abdul Salam zapowiedział już, że izraelskie statki oraz te, które zmierzają do portów w Palestynie nadal będą atakowane, ponieważ Huti będą uznawać ich za wrogie jednostki militarne. Również Islamska Republika Iranu już zdążyła potępić te, te agresje na Jemen. Tutaj możemy przeczytać w komunikacie irańskiego MSZ-u, cytuję: Stanowczo potępiamy ataki przeprowadzone rano przez USA i Wielką Brytanię na kilka miast Jemenu. To oczywiste naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Jemenu oraz naruszenie prawa międzynarodowego. Koniec cytatu. Warto także dodać, że Federacja Rosyjska zażądała pilnego spotkania Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas konferencji prasowej rzecznik prasowy rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, zdecydowanie potępiła działania Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, zaznaczyła, że doszło do naruszenia suwerenności Jemenu i że koalicja kierowana przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię jest koalicją nielegalną. Dodała także, że te działania są nieodpowiedzialne i że eskalacja militarna na dużą skalę w regionie Morza Czerwonego może no, wywołać destabilizację sytuacji w regionie całego Bliskiego Wschodu. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak stwierdził, że wsparcia tej koalicji amerykańsko-brytyjskiej udzieliły także Kanada, Holandia. Australia i Bahrain, przy czym zaznaczył, że było to wsparcie nieoperacyjne, tak zwane nieoperacyjne. Natomiast 12 stycznia nad ranem na listę państw wspierających tę operację brytyjsko-amerykańską trafiły kolejne państwa były to Dania, Niemcy, Korea Południowa i Nowa Zelandia. Państwa te zresztą opublikowały wspólne oświadczenie. No, ale musimy sobie też zdawać sprawę, że ten atak jest traktowany przez wiele państw jako naruszenie karty narodów zjednoczonych. I tutaj dalsze konsekwencje tych, tych działań amerykańsko-brytyjskich, niewątpliwie będą miały istotne znaczenie dla całej gospodarki światowej. Jeżeli dojdzie do eskalacji tego konfliktu, to bardzo dużą cenę zapłacimy my wszyscy, także jako mieszkańcy Europy, jeśli chodzi o podwyżki cen węglowodorów, no bo to będzie jeden z pierwszych skutków tej właśnie, tej właśnie eskalacji. Działania amerykańskie w regionie nie tylko Morza Czerwonego, w ogóle w regionie Bliskiego Wschodu, mimo całej tej narracji mówiącej o obronie wartości, o wolności żeglugi, otwartego morza, o bezpieczeństwie międzynarodowym, no nie mają wiele z tym wspólnego. Widać to doskonale po inwazji amerykańskiej na Irak, po, po tym, co się wydarzyło w trakcie tak zwanej arabskiej wiosny. Widać to było cały czas, jeżeli chodzi o destabilizowanie regionu i te działania amerykańskie, chociażby wspieranie koalicji zorganizowanej, przez Arabię Saudyjską w 2015 roku i uderzeniu właśnie zbrojnym na Jemen. Ta agresja Saudów i ich popleczników no, doprowadziła do jednej z największych katastrof humanitarnych w obecnym, w obecnym wieku. O tym się w Polsce dużo nie mówi, nie mówi się o tym wiele wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych, co. Jest jakby zrozumiałe z uwagi na cenzurę coraz bardziej panującą w tych, w tych państwach. Natomiast tutaj warto się zastanowić, jakie mogą być tego bardziej długofalowe strategiczne konsekwencje. A one mogą być rzeczywiście tragiczne dla gospodarek państw uzależnionych od importu, od importu węglowodorów, i warto mieć, to, warto mieć to na uwadze, ponieważ to my. Poniesiemy ogromne tego koszty, biorąc pod uwagę to, że Amerykanie rozpoczęli import rosyjskiej ropy naftowej, łamiąc sankcje nałożone przez samych siebie. Natomiast inne państwa, zwłaszcza junior partnerzy Stanów Zjednoczonych, zostali no, w pewien pośredni sposób przymuszeni do tego, aby tej ropy rosyjskiej nie sprowadzać. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.